Od chleba sprzedawanego na kromki, bo cała buła jest zbyt droga, po ludzi, którzy nie pomogli, bo śpieszyli się do Boga. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Dzisiaj tak bardziej z Polski. Numer 10 Poruszenie w polskim internecie wywołało ostatnio zdjęcie ogłoszenia w jednej z piekarni w przemyślu. Wynika z niego, że piekarnia sprzedaje teraz chleb na kromki, gdyż najwyraźniej nie wszystkich stać obecnie na cały chleb. Jak zauważyła internautka, chleb na kromki kupowało się przed wojną. Jedna kromka, w zależności od wielkości, kosztuje tam od 3 37 do 40 groszy. Według sprzedawczyni pomysł ten podsunęli sami klienci. I co ciekawe, dzięki niemu, piekarnia chleba sprzedaje teraz nawet więcej. Czując okazję nosem, podobno nawet Szapka myśli już nad sprzedażą Monsterków na Wiki. Numer 9. Mieszkańcy Nieba proszą o lepszą drogę do piekła. Tak, Niebo i Piekło to dwie sąsiednie miejscowości w województwie świętokrzyskim. Mieszkańcy Nieba chcą budowy nowej drogi do piekła, gdyż obecnie przejazd to prawdziwa droga przez Mękę. I wbrew pozorom wcale nie chodzi o miejscowość Męka pomiędzy nimi. W niespełna dwukilometrowej drodze dominują dziury i kolejny, a sołtys Nieba rozkłada ręce, gdyż na inwestycje na razie brak pieniędzy. Problemu nie widzi za to lokalny proboszcz, według którego nie ma lepszej drogi do piekła, niż przez lekturę Harry'ego Pottera. Numer 8. Dwóch trzynastolatków z Pruszczak-Dęskiego uratowało w minioną niedzielę mężczyznę, który leżał na chodniku. Na pomoc wezwali oni strażaków z ochotniczej Straży Pożarnej, gdyż, mimo że wielu ludzi przechodziło wtedy tamtędy do kościoła, żaden z nich nie chciał pomóc potrzebującemu. Jak opowiada jeden z chłopaków, od starszej pani, która nawet się nie zatrzymała, bo śpieszyła się do kościoła, usłyszeliśmy, aby dzwonić na 112. Za nagrodzeniem postawy chłopców myślę teraz powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz starosta pow... Gdańskiego. Nad nagrodzeniem kobiety myśli z kolei proboszcz. Jak twierdzi, strach pomyśleć, co by było, gdyby nie pomodliła się na czas za tego mężczyznę. Numer 7. Pociąg Intercity Huncha z Litwy do Krakowa zepsuł się w Warszawie, gdzie ogłoszono pasażerom, że opóźnienie wyniesie do 40 minut. Po usłyszeniu komunikatu, praktycznie wszyscy pasażerowie zdenerwowani wzięli i wyszli. Część z nich postanowiła skorzystać z okazji i udała się do dworcowego sklepu. Niestety, kiedy wrócili, ich pociągu już nie było. Odjechał razem z ich bagażami, zostawiając. Zastanawiając ich na stacji zdezorientowanych i jeszcze bardziej zdenerwowanych. Jak się okazało, kluczowe było tutaj słowo do, gdyż skład opóźniony do 40 minut w rzeczywistości ruszył już po 20 minutach. Tak, to prawdopodobnie pierwszy przypadek w historii, aby pasażerowie PKP narzekali, że opóźnienie pociągu uległo skróceniu. Numer 6. Skandal na ultramaratonie w Szkocji. Topowa zawodniczka Joasia Zakrzewski została zdyskwalifikowana po tym, jak okazało się, że 4 z 80 km trasy z Manchesteru do Liverpoolu dokonała samochodem. Tak, a najśmieszniejsze jest to, że mimo, że używała samochodu, wciąż dobiegła jako trzecia. Słyszałem, że byłaby pierwsza, ale podobno miała problem z parkowaniem. Kiedy organizator otrzymał sygnały świadczące o tym, że Joasia Zakrzewski oszukiwała na trasie, dokonał analizy GPS. Wyszło z niej, że w pewnym momencie 47-latka poruszała się z prędkością nawet 60 km na godzinę. Hmm, i to by wyjaśniało to. Kiedy przekraczała linię mety. Numer 5. Policja w Grywicach zatrzymała kobietę, która na drogę szybkiego ruchu wjechała hulajnogą. Mało tego, 45-latka poruszała się pod prąd. Może myślała, że w ten sposób podładuje trochę baterie? Jak się okazało, kobieta podróżowała do Bytomia. Niestety spóźniła się na ostatni pociąg, więc zastępczo postanowiła skorzystać z hulajnogi miejskiej. Ale żeby od razu po autostradzie? Pewnie miała voucher do zakładu pogrzebowego AS Bytom i nie chciała, aby się zmarnował. Numer 4. W jedną z ostatnich niedziel w Gdańsku miało miejsce nietypowe włamanie. 28-letni Białorusin wszedł do cudzego mieszkania, zjadł gulasz wołowy, po czym Zasnął w łóżku właścicieli. Pienny mężczyzna niestety nie potrafił wytłumaczyć, w jaki sposób znalazł się tam, gdzie się znalazł. Resztę nocy spędził już w areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia miru domowego. Hmm, pewnie pomyliło mu się z ruskim mirem. Z drugiej strony i tak dobrze trafił. Zamiast gulaszu wołowego, mógł trafić na pomidorową z ryżem. Numer 3. Jak donoszą media, kasa z lasów państwowych idzie na karatę, bo nadleśniczy jest karateką. Według portalu Next Gazeta, radomskie nadleśnictwa przekazały ostatnio aż 60 tysięcy złotych na rozwój klubu karate, którego dziwnym zbiegiem okoliczności prezesem jest nadleśniczy. Jedni widzą w tym rozkradanie publicznych pieniędzy. Ja widzę oszczędności i proekologiczność. Bo po co zanieczyszczać środowisko piłami spalinowymi, skoro można wziąć dzieci i nauczyć je low -kicka. Numer 2. Policjanci w miejscowości Blizne podczas niedzielnej kontroli prędkości zatrzymali kierowcę BMW, który na obszarze zabudowanym pędził aż 86 km na godzinę. Aby uniknąć kary, 58-latek próbował przekupić policjantów, prosząc ich, aby go puścili ponieważ śpieszy się do kościoła. Tak. Kolejny przykładny katolik, który śpieszy się do kościoła, aby pomodlić się za grzech, który popełnił w drodze do kościoła. Mężczyzna wręczył im przy tym dwa banknoty 100 złotowe, mówiąc: Macie panowie na dobry obiad. 200 złotych na dobry obiad? No to nic dziwnego, że go zwinęli. Ja swojemu psu kupuję za 300, a i tak wybrzydza. Numer jeden. W województwie kujawsko-pomorskim pojawił się pelikan, który myśli, że jest bocianem. Ptak przesiaduje na dachu, raz stoczył nawet walkę o gniazdo z innymi bocianami. Pelikan najprawdopodobniej przyleciał do Polski z Afryki razem z innymi innymi bocianami. I nagle powiedzenie łyknąć coś jak pelikan nabiera sensu. Pewnie nasłuchał się ile tosiana mają w Polsce bociany i sam chciał doświadczyć Polish Dreamu. Ciekawe czy zdążył zadłużyć już jakąś polską rodzinę. Okej, okay, tym pomylonym jak gary w koszarnej kuchni akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!